Poranek Radia TOK FM. Wspomniał pan o tej debacie, jak się panu podobała. Kto pańskim zdaniem lepiej w niej wypadł? Ja powiem bardzo wyraźnie. Nie podobała mi się. Ona była przeregulowana, a kandydaci nie mówili o sprawach takich, które są związane z kompetencjami prezydenta. Ja byłem szefem kancelarii prezydenta i wiem, czym się prezydent zajmuje. I tutaj mieliśmy do czynienia, zresztą wie pan... No, tam padały wątki na przykład o weto prezydenta, na przykład o politykę zagraniczną. Niedopuszczalne jest chociażby to, i dlatego będę głosował na Bronisława Komorowskiego, to co powiedział Jarosław Kaczyński i myśli, że to ucina sprawę, bo ja jestem katolik. I tu przypominam panu Jarosławowi Kaczyńskiemu, że artykuł pierwszy stanowi, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli Rzeczypospolitej. Jeżeli tak, to prezydent kierując się, podejmując decyzje, przesłankami tych decyzji może być dobro wspólne obywateli, a nie wiara taka czy brak wiary. To jest istota. To jest właśnie istota konstytucji, że konstytucja stanowi państwo, gdzie wszyscy obywatele mają takie same prawa. Takie same prawa. Czy oni są wierzący, czy niewierzący, bardziej otyli jak pan redaktor, czy ja, czy mniej otyli, bardzo chudzi, czy w okularach i tak dalej. Wszyscy mają takie same prawa. I ta kategoria, że będę podejmował decyzję według innego kryterium niż kryterium dobra wszystkich obywateli i interes państwa, no to oczywiście dyskwalifikuje kogokolwiek na urząd prezydenta.